Drugi wielkanocny żur, impreza, która odbyła się wczoraj w Chodczu, wzbudziła zainteresowanie nie tylko mieszkańców gminy, ale również sąsiednich miejscowości. Jej celem była promocja tej tradycyjnej wielkanocnej potrawy, której smak, jak można się było przekonać, w dużej mierze zależy od inwencji twórczej kucharzy. To jest drugi żur wielkanocny w Chodczu. Nie chcemy, żeby była to konkurencja dla wielkanocnych stołów wigilijnych dla powiatu, jak to pan starosta zdążył zauważyć, ale cieszymy się, że mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale gmin sąsiednich chcą uczestniczyć w tego typu imprezach. Uczestnicy mogli spróbować żuru przygotowanego przez kilka delegacji, zarówno z miejscowych sołectw i koła emerytów, rencistów i inwalidów, jak i okolicznych gmin. Z Bicy Kujawskiej, Dąbrowic, Boniewa i Lubienia Kujawskiego. Dzisiaj jest druga edycja. Na pierwszej nie byłem, ale zacny pan burmistrz mnie poprosił, pan Jarosław. Dlatego z wielką ochotą przybyłem i to, co powiedział pan burmistrz, no mam nadzieję, że nie będzie konkurencją do naszych stołów wielkanocnych, ale piękna impreza. Tym bardziej, że to są okoliczne gminy jeszcze spoza terenu naszego powiatu. Powinniśmy się cieszyć. Skoro jest zapotrzebowanie, twórzmy takich imprez więcej, a niech mieszkańcy mają radość z tego, że są mieszkańcami naszego powiatu. Jakich dodatków nie może zabraknąć w takim tradycyjnym kujawskim żurze? No, majeranek, czosnek, no i kiełbaska biała. Kiełbaska musi być domowej roboty, żeby smakować. Owej najlepsza, domowej roboty. Umiemy też zrobić. W żurku kiełbaska biała przede kiełbaska wszystkim. Biała i taka wędzona. I troszkę wędzonej i ziemniaczki. Smażona na... Z cebulką i to jest do żuru dodane. To jest tradycyjny, bardzo starodawny. Śmietanka, czosnek, wszystkie doprawy, majeranek, co tam jeszcze, no sól, pieprz. Mamy zaszczyt po raz pierwszy być zaproszonym do Chodcza, ale ja może tutaj by więcej się wypowiedziała pani, bo ponieważ to pani wykonały tą ciężką pracę, piękną pracę, wydaje mi się, że nasz stół jest najładniejszy i żur będzie najlepszy. Nie wolno tak mówić, bo wszystkie stoły są bardzo ładne. Tak, ale ja muszę zachwalać nasze, bo ja jestem przewodniczącą rady naszej gminy i muszę zachwalać nasze produkty, nasze panie. My zawsze jesteśmy najlepsi. No, na pewno widać, że bardzo bogaty stół, sporo różnych wielkanocnych przysmaków. Czego możemy spróbować dzisiaj? Wszystkiego. To, co jest na stole, to jest wszystko do spróbowania. A co jest? Proszę powiedzieć, jakie to są potrawy? No, jest żur przede wszystkim, no, ciasto jest, krojona wędlina, jajka w różnych postaci i szyneczka, zimne nogi i pasztę. I kurczak ten wędzony. To wszystko. Co to jest ten kiszczok? Kiszczok jest to żur starodawny, bardzo stary. Gotowany jest, jak kiedyś robiło się wędliny w domu i kaszanka jak pękła, co się rozkruszyła, to potem ze dna zbrali kobietki i gotowały sobie, zalewały to żurem i gotowały, to się nazywał kiszczok. Nie kiszczak, tylko kiszczok. Parzenia kiełbasy i kaszanki, jak jest parzona, jak jest po wyrobieniu, nie? To jest ten sposób. I to jest, i ten wywar jest wykorzystywany właśnie, zaprawiany żurem, tak pani mówiła tutaj. O. Żurem, właśnie prawdziwym żurem, takim, jak się mówiło, z zakwasu, tak? Tak, oczywiście, żur jest z zakwasu. I to, nie wiem, czy ktoś jeszcze tu ma, ale taki mi przyszedł wczoraj pomysł, więc mówię, no zrobimy, no czemu mam? A jeszcze jest podawany, pani jeszcze zwróci uwagę na coś podawany, bo to jest ważne. Z obieranymi ziemniaczkami. Ziemniakami gotowanymi w mundurkach. Więc tam poobierane są. To są do żurku. Do kiszcza. Kiszczok. To nie jest kiszczak, tylko kiszczok. Normalnie. Do kiszcza.
myśmy w swoim zakwasie robiły, jak to kiedyś nasze babcie, prababcie gotowały, to nie jest taki to ze sklepu żur, tylko żeśmy swój zakwas robiły i na swoim zakwasie. Nic nie było dodawane. Jak się robi taki zakwas? No to trzeba, jak samemu trzeba zrobić, chleba włożyć, nie, do zrobić tak, rozrobić żytnią mąkę w ciepłej wodzie i włożyć skórkę chleba i on wtedy taki zakwas robi się, potem chlebek się wyjmuje i wtedy dolewa się wodę ciepłą, do tego dodaje mąkę. Jeżeli chce się zrobić więcej tego zakwasu, prawda? No, żurek mamy z kiełbaską, z jajeczkiem. Jajeczka tam takie garnirowane z pomidorkiem, z szyneczką. Ciasta kilka rodzajów, mazurki, baby wielkanocne. No co jeszcze mamy? Ciasta różnego rodzaju. Myślę, że wszystko smaczne. Żur kiszony własnoręcznie w domu. No i do tego jeszcze co tam? Kiełbasa oczywiście musi być, przyprawy takie. Czosnek, majeranek. No ja wiem co jeszcze, jak tam według smaku, trochę wegety, trochę kostkę rosołową, no tak, śmietane też, zabielane, oczywiście, zabielane, tak. No i podajemy z jajeczkiem i z kiełbaską. Tak, z kiełbaską. Każda jaka impreza jest w tej chwili tu na naszym terenie, staramy się uczestniczyć w tym, na ile nas stać, bo na pewno nie jesteśmy w takim... Na ile jeszcze zdrowie pomaga. No tak, ale tutaj są bardzo chętne, są osoby, które włączają się do każdej tutaj imprezy, do każdego jakichś potrzeb w gminie, jaka zachodzi. Wszędzie no, nas widać trochę i na dożynkach i cokolwiek się dzieje na terenie naszej gminy, to staramy się w tym uczestniczyć. Bardzo dobrą współpracę mamy może z urzędem, to nas też mobilizuje, z parafią, bo tam użytkujemy lokal, który należy do parafii. Także tu mamy duże wsparcie naszych władz, w związku z tym i my chętnie włączamy się do jakiejkolwiek tutaj działalności na naszym terenie. Żur oceniała delegacja ze starostą włocławskim Kazimierzem Kacą, burmistrzem Chodcza Jarosławem Grabczyńskim i wójt gminy Dąbrowice Dorotą Dąbrowską na czele. Jak stwierdzono po degustacji, wszystkie potrawy smakowały wyśmienicie, dlatego też przyznano wyłącznie pierwsze miejsca. Naszym zdaniem wszystkie żurki zasługują na miejsce pierwsze.
jesteś w dobrym miejscu. Muszę popytać panią Wójtę, proszę, jakie stroje ludowe obowiązują w Dąbrowicach, bo wy tak na północy Łódzkiego, nie na południu Krajewskiego. Nie wiadomo, gdzie to jest. Goście podziwiali przepięknie nakryte stoły, występy uczniów miejscowej szkoły i zespołu Ale Babki z Lubienia Kujawskiego. Imprezy połączono ze szczytną akcją oddawania krwi. Jesteśmy po raz drugi na zaproszenie tu mieszkańców miasta, urzędu. Cieszymy się, bo być może w przyszłości okaże się, że warto tu przyjeżdżać. Częściej pobieramy krew w parafii w Cetach, niedaleko odległej od Chodcza, regularnie 3-4 razy w roku. Jak informuje Jolanta Pater, kierownik Włocławskiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, chętnych nie brakowało. Zgłosiły się 63 osoby, 47 oddało krew.